Matematyki można się uczyć nie tylko w szkole, nie tylko we własnym domu, ale również w escape roomie. Pomysłodawczynią takiego sposobu zabawy i nauki jest Monika Skwarek, nauczycielka matematyki w ZSI. Dzień dobry, pani magister. Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Proszę powiedzieć, dokąd pani zaprasza uczniów, nie tylko swoich. Chciałabym państwu dzisiaj przedstawić takie narzędzie, które udało mi się odkryć podczas edukacji zdalnej, czyli w obecnej trudnej sytuacji w sumie rzeczy, odkryć. Już w sumie wiedziałam wcześniej o tym narzędziu, tyle że jakoś nie było czasu, żeby się tam zgłębić bardziej. Zawsze jest pełno jakichś takich działań, pełno no i przygotowanie do egzaminu maturalnego. Nie było czasu, żeby ten program troszeczkę bardziej zgłębić. Ponadto nie wiedziałam też, że ma tak fajne, ciekawe zastosowanie. O czym mowa? Mowa tutaj o platformie Geniali, na której tworzę właśnie, tak jak pan tutaj powiedział widzom, matematyczne escape roomy w wersji online, zaznaczę, tak? Czyli bezpieczne. Escape room jest taką, to jest tak zwany pokój zagadek, inna forma rozrywki, która wciąga, która ciekawi, która sprawia, że uczeń pobudza te wszystkie swoje bodźce do tego, by dowiedzieć się, jakie jest zakończenie, jaki jest klucz do wyjścia, a w tym przypadku rozwiązanie danego zagadnienia, danej zagadki. A to jest, pani Moniko, matematyka na poziomie której klasy? Moje escape roomy dotyczą akurat uczniów, których uczę, czyli liceum i technikum. Nie ukrywam, że prawdopodobnie od przyszłego roku powstaną escape roomy dla szkoły podstawowej, bo w naszym budynku również mieści się szkoła podstawowa i zamierzam zachęcić moje koleżanki z zespołu matematycznego do tego, żeby ta baza się powiększyła. Także pierwsza klasa, druga klasa i trzecia klasa liceum na chwilę obecną. Ostatni escape room, budynek pełen tajemnic, taką nosi nazwę, powstał dla maturzystów, którzy mają w tej chwili taką przerwę w edukacji i czekają na egzamin maturalny, więc zachęcam... Już niedługo im tej przerwy zostało. Niedługo, ale jest to fajna forma powtórki, troszeczkę też taka rozrywka i odstresowująca od tego, co się dzieje teraz. Nie? Mówi pani o swoich uczniach, ale nie tylko uczniowie ZSI mogą do tych escape roomów zajrzeć i tam się pobawić czy przypomnieć sobie te wszystkie matematyczne sytuacje. Można wejść tak po prostu? Tak, zachęcam do tego na naszym fanpage'u zsi.słupsk.pl. Nasze escape roomy, moje escape roomy zostały udostępnione. Można po prostu wejść w ten link, kliknąć i zacząć zabawę. Jeżeli komuś się nie uda, stwierdzi, że jednak nie jest to forma rozrywki dla niego, to po prostu może zrezygnować w połowie, opuścić. Ja wiem z doświadczenia moich uczniów, jedna uczennica mi powiedziała, będę siedziała do wieczora, a dowiem się, jaki jest klucz do wyjścia i co pani przygotowała do końca. Bo tam żadnych pomocy nie ma. Nie, pomocy żadnych nie ma, są tylko wskazówki, ale jednak trzeba mieć to coś, tą kreatywność, ten błysk, ten spryt. Oczywiście escape roomy są stworzone w celu, żeby utrwalić daną wiedzę, dane zagadnienie, dany materiał z jakiegoś działu, tak? Żeby młodzież też czerpała korzyści z tego. Nie tylko jest to forma rozrywki, ale to jest rozrywka połączona z nauką matematyki, tak? Troszeczkę inaczej staram się to tutaj przedstawiać. Łączę też to w ten sposób, ponieważ podczas lekcji nie zawsze mamy czas na to, by troszeczkę mówić o tej historii matematyki. Historia matematyki jest bardzo obszerna. Na matematyce głównie się skupiamy na tym, na podstawie programowej, na to, żeby się przygotować do tego egzaminu maturalnego i sami na wzorach wiedzą, i na rozwiązaniach. Tak, sami państwo wiedzą, że nie zawsze jest na to czas, to jest jedyne 45 minut i możemy na matematyce jakieś ciekawostki wplatać, tak? A tutaj ten escape room jest fajną taką propozycją dla młodzieży, bo tam możemy sobie troszeczkę wplatać historię matematyki, tak? Nie tylko ciekawostki. Stąd też młodzież ma okazję, by no, szerzej wejść w głębsze korzenie tej matematyki, tak? Bo może tutaj zaznaczę, że tematyka escape roomu może być różna. Bo pani jest nauczycielką matematyki, nic więc dziwnego, że matematyczne escape roomy pani tworzy, ale taka nauka przez zabawę, przez
challenge, przez wyzwania, może dotyczyć również innych przedmiotów. Czy wedle Pani wiedzy, Pani koleżanki, koledzy ze szkół w ramach ZSI też przygotowują tego typu propozycje dla uczniów? Na chwilę obecną, z tego co mi wiadomo, to nikt z tej platformy nie korzysta, z platformy Geniali, ale nie wątpię, że mówię, że od przyszłego roku no będą korzystać, bo to jest fajny temat na szkoleniową radę pedagogiczną dla zainteresowanych. Platforma, no oczywiście ma swoje minusy i plusy, tak? Jest bezpłatna, więc takie podstawowe rzeczy, które ja tworzę i tam Państwo mogą sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej, ale myślę, że to jest wystarczająco. Tam jest bardzo dużo rzeczy interaktywnych, które przyciągają uwagę młodzieży. Platforma jest platformą bezpłatną, więc możemy się tam zarejestrować bez problemu. Minus może jest taki, że jest w języku angielskim, ale ja myślę, że tak bardzo intuicyjnie, poza tym mamy bardzo dużo teraz narzędzi bezpłatnych, tłumacz Google, można sobie powpisywać pewne rzeczy, bardzo intuicyjnie można taką prezentację interaktywną, taki escape room stworzyć. To myślę, że to nie jest jakieś albo duże, Pani duże Moniko, jednocześnie uczyć się matematyki i języka angielskiego. Tak, to jest doskonałe powiązanie. Oczywiście minusem też jest, że no bardzo dużo czasu trzeba poświęcić na to, żeby taką prezentację stworzyć, takiego escape rooma, ale ja zachęcam wszystkich Państwa. Jest wielu bardzo nauczycieli, którzy inspirują w Polsce. Mnie zainspirowali, myślę, że nie jeden nauczyciel również też w to wejdzie, bo naprawdę warto. Zatem niech nauczyciele wchodzą w kreatywność, a uczniowie niech wchodzą w te linki, przez które można być przekierowanym do któregoś z escape roomu. Bardzo dziękuję za rozmowę.